6 sierpnia, w piątek o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z wiceprezesem Ministerialnej Fundacji Kultury Izabelą Cywińską prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Zabrała z Narodowego Funduszu Kultury, w tej chwili ministrowi kultury odebrała tytuł tytularny właśnie prezesa Fundacji Kultury. Jak to do tego doszło? Także dwa błędy były w tytule. Wiceprezes i ministerialna Fundacja Kultury. Fundacja Kultury nigdy nie była ministerialna, natomiast prezesem był minister zawsze od początku do momentu, kiedy nie wyszła w zeszłym roku w lecie ustawa antykorupcyjna, która zakazała wszystkim wyższym urzędnikom być członkami zarządów, rad nadzorczych i tak dalej, mieć do czynienia z czymkolwiek, co mogłoby ich sprowokować do korupcji. Rozumiem. 20 79 11, nie podałem jeszcze numerów, 20 57 53 możecie Państwo dzwonić i rozmawiać z prezesem Fundacji Kultury. Pani prezes, przede wszystkim pytanie, są dwie fundacje. Jest Fundacja Kultury Polskiej, Godna, i Fundacja Kultury. Działającą już od dawna. Działającą, chyba założył ją minister, za ministra Krawczuka ona powstała. Natomiast ta fundacja powstała w 91 roku. Pierwszy raz wydała pieniądze w 92, bo przedtem zarabiała pieniądze. I ta fundacja jest... I obie są w tej chwili całkowicie właściwie niezależne. My jesteśmy pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Finansów, w związku z tym, że większość pieniędzy, na których ta fundacja bazuje, są pieniędzmi, które pochodzą z budżetu państwa. Pieniądze już zostały wydane. Najpierw musiały zostać zrabowane. Kultura w ogóle żywi się z grabieży. Wielkie muzea właśnie z grabieży mają swoje zbiory. Gratuluję. Co w związku z tym jako odbiorca, jako artysta ewentualnie mogę otrzymać? Macie od Godnej Fundacji Kultury. Ale może jak już pan, panie redaktorze, użył słowa grabież i dwukrotnie i trzykrotnie, a atmosfera, jak pan wie, jest od paru lat w Polsce, w każdym razie odkąd staliśmy się państwem niepodległym, bardzo życzliwa tego rodzaju pomówieniom, to ja jednak powiem, na czym polegała ta grabież, jeżeli pan pozwoli. Ta grabież polegała na tym, że w momencie, kiedy minister Balcerowicz wydał dyspozycję, wicepremier Balcerowicz wydał dyspozycję wszystkim zlikwidowania wszystkich funduszy celowych, które istniały, wiele ich istniało w Polsce, i również kultura była finansowana z funduszu celowego, nazywał się to Fundusz Rozwoju Kultury. Znakomity był to pomysł, który dawał kulturze ogromne szanse i dawał jej też szansę finansowania coraz w miarę rozwoju gospodarki, coraz szerszego, coraz większego, większych środków na kulturę. Kiedy został ten fundusz zlikwidowany, ja wtedy byłam ministrem, postanowiłam resztki, które pozostały z poprzedniego roku, z tego roku kalendarzowego, w którym to zostało likwidowane, nie oddać Skarbowi Państwa, bo tak by to się musiało stać, tylko szybko zrobić fundację. Walkę stoczyłam wtedy z Balcerowiczem, żeby te pieniądze, zamiast wrócić do Skarbu Państwa, żeby one stworzyły podstawę do nowej fundacji. Nie bardzo wiedzieliśmy wtedy, co to jest jeszcze fundacja, czym to się je, jak się tym to rządzi wszyscy, i tak dalej. Którzy tym interesują, wiedzą, było tego 116 miliardów ówczesnych pieniądzach. 30 miliardów w 92 roku i w tym roku również wydatkuje około 30 miliardów. Natomiast nie zmniejszył się szczęśliwie, i to jest chwała grabieżcy, nie zmniejszył się szczęśliwie ten fundusz, tylko wręcz odwrotnie się powiększył. Czyli kapitał założycielski. Kapitał założycielski jest w tej chwili przez cały czas jak gdyby w obrocie, zarabia, i my wydajemy tylko i wyłącznie pieniądze, część pieniędzy zarobionych. Mówi się o tym, że fundacje w Polsce tym się różnią. Jest to w ogóle relacja śmieszna. Natomiast naszym założeniem, może błędnym, było, żeby znajdować takich ludzi, takich biznesmenów, którzy będą nam doradzać, jak pieniądze pomnażać, a nie dawać na przykład 40 milionów czy 50 milionów złotych, które przy tych 116 miliardach byłyby niczym po prostu. Wobec tego ilość pieniędzy, które myśmy otrzymali od biznesmenów, jest niewielka. Wszystko razem do tej pory to nie będzie więcej niż miliard, przy tym, że w tej... Miliard złotych? Tak.
A czy udało się uzyskać jakieś pieniądze? Natomiast zaraz chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że ta fundacja ma szczególny przywilej, który pozwala nam, nie tak jak wszystkim innym, odliczać 10% od naliczania podstawy naliczania podatku. Ta fundacja ma prawo nawet 100% odliczyć. Wobec tego szereg ludzi zgłasza się i poprzez naszą fundację pod kontrolą finansuje jakieś rzeczy. To znaczy z tymi 10% i 100% to tego prawie nikt nie zrozumie, ale ja chcę zapytać tak, czy jeżeli państwo, naczelnictwo Państwowego Funduszu Monopolowego zwariuje i cały swój dochód, który tak, jest podstawą dochodu państwa, zechce odpisać na kulturę, czy jej to wolno? Tak. To z punktu widzenia finansowego jest po prostu jakieś szaleństwo. Tak, ale nie zdało się to jeszcze ani razu, bo nie ma takich szaleńców, co jest bardzo przykre dla kultury oczywiście, bo myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby paru szaleńców się znalazło, w związku z tym, że kultura jest coraz biedniejsza w kraju. Więc może by było dobrze, żeby tacy szaleńcy się znaleźli. No więc w takim razie czekamy na szaleńców. Zaczynają powoli dzwonić. Może 20 57 53. O kulturze rozmawiamy z prezesem ministerialnej do niedawna Fundacji Kultury. W takim razie nadzwyczajny przywilej dla nieministerialnej już fundacji, której... Pieniądze, baza tej fundacji to były pieniądze z budżetu, jest dalej pod bardzo ścisłą kontrolą Ministerstwa Finansów. Każda decyzja dotycząca wejścia w spółkę, wejścia w jakikolwiek interes, zakupu bonów, zakupu wchodzenia do banku jest konsultowana z Ministerstwem Finansów. W Radzie Fundacji jest przedstawiciel Ministra Finansów i on jak gdyby jest człowiekiem, który musi podpisać wszystko, żebyśmy mogli poruszać się w tej sferze finansowej, w tej części jak gdyby nie statutowej. Tej części, która dotyczy zarabiania pieniędzy, a nie wydawania, bo fundacja ma jak gdyby dwie nogi, to jest w tej chwili dobrze tak mówić o nogach, prawda? To tak. Dwie nogi, więc jedna noga to jest zarabianie pieniędzy, a druga noga to jest wydawanie pieniędzy. I ja w związku z tym, że tak jak słusznie pan redaktor przypomniał, jestem reżyserem, humanistą i nie bardzo się znam na pieniądzach, w związku z tym jestem jak gdyby opiekunem, znaczy czuwam nad strategią, działaniem całej fundacji, ale naprawdę jestem, przypisane mi jest opieka nad tą stroną promocyjną. W swojej książce Nagłe Zastępstwo odpowiedziała pani, że w pierwszym bodajże expose w parlamencie mówiła pani, że te wszystkie wielkie budowy socjalizmu powinny zacząć cokolwiek produkować. Mówimy o kulturze, jest chyba z 1000 definicji kultury uczonych, ale ja bym chciał jednak ustalić, o czym my mówimy, pani minister, to jest kultura? Pani prezes, co to jest kultura? Tak? Co to jest kultura? No, kultura to jest wszystko to, co robi człowiek, by w najlepszej intencji uzupełniać dzieło Pana Boga. Przyjmuje pan taką definicję? Tak, przyjmuję taką definicję, tylko nie wiem, ja czy przyjmuję powiem, w tym momencie. Jest taka wypowiedź Brodskiego, ja ją przytoczę. Jest taka wypowiedź Brodskiego z Katowic, z ostatniego pobytu w Katowicach, kiedy dostawał tam honoris causa na Uniwersytecie w Katowicach i powiedział tak, nie wiem, czy się pan z tym zgodzi, podczas gdy negatywny potencjał człowieka objawia się w zbrodni, jego potencjał dobra objawia się w sztuce, w sferze zasadniczo wolnej od utilitaryzmu. Zapisałam to sobie, bo mi się to bardzo podobało. Od sztuki do kultury wprawdzie jest daleko, bo kultura jest pojęciem szerszym o wiele, ale ja myślę, że to jest również stwierdzenie, które w dzisiejszych szczególnie czasach, czyli ten wyróżnik, że antyutilitarne działania, wolny od utilitaryzmu, to mi się wydaje, że to jest bardzo. No cóż, przyjmuję tę definicję jak każdą definicję, aczkolwiek nie wiem, tak, czy dałbym pod tę definicję pieniądze. Zadzwonił telefon. Słuchamy. Wieczór, moje nazwisko Mirosław Spychalski. Ja mam do pani takie dość konkretne pytanie. Otóż, czy istnieje możliwość dofinansowania przez fundację filmu o Tymoteuszu Karpowiczu, na który my już szukamy pieniędzy od roku. Część materiałów zrobiliśmy za własne pieniądze. Część dostaliśmy z telewizji, brakuje nam 100 milionów. I jaka procedura jest starania się o takie pieniądze? Rozmawiałam z panem przez telefon, o ile sobie przypominam.
albo z panem, albo z kimś z pana zespołu, dlatego że o Karpowiczu rozmawiałam 2 dni temu i wskazałam, że należy się zgłosić do fundacji, wziąć wniosek, wypełnić wniosek i czekać. W tej chwili już niestety wrześniowa promocja, skończyliśmy przyjmować wnioski na wrześniową promocję, ale przyjmujemy wnioski na następną promocję grudniową i wtedy ten wniosek zostanie rozpatrzony przez Radę Promocji i są duże szanse bardzo, w związku z tym, że w tym roku fundacja nie dajemy pieniędzy na film pełnometrażowy, natomiast bardzo, bardzo jesteśmy zainteresowani w powstawaniu filmów dokumentalnych i szczególnie o twórcach takich, o których zapomniano w Polsce, o Karpowiczu w jakiś sposób, w związku z tym, że go nie ma u nas w kraju i że tak uciekł, gdzieś nam zginął z pola widzenia. Przypuszczam, że będzie to życzliwie przyjęte, jeżeli się okażą materiały interesujące i interesujący scenariusz. Dziękujemy za pytanie. Rozmawialiśmy przed chwileczką o intymnym związku pomiędzy dziełem Pana Boga, a tym, co człowiek kulturalny uzupełnić potrafi. Otóż ja chciałem zapytać, czy podkreśliłam o dobrych intencjach. Dobrych intencjach, tak. Na dodatek. Otóż tak. Ja chciałem zapytać, czy są w Polsce ludzie o dobrych intencjach, którzy nie są reprezentantami ani państwa, ani kościoła, a którzy coś na kulturę dają, czy są po prostu mecenasi, sponsorzy? Ja myślę, że jest takich dużo, tylko oni... Może konkretnie, czy można wymienić jakieś nazwiska? Istnieje Piotr Bichner, który założył sam fundację i który bardzo dużo pieniędzy wydaje na kulturę, prawda? To już jest pierwsza osoba, która jak gdyby w ogóle jak gdyby kanalizuje wydawanie swoich pieniędzy na kulturę. Tak się w Kamnoje wydaje. Istnieje również wielu takich ludzi. Na przykład film Glińskiego został sfinansowany przecież całkowicie. Pieniądze przepłynęły przez naszą fundację i film Glińskiego byśmy zarobili częściowo, bo 3% bierzemy wtedy, jeżeli to przez naszą fundację idzie. A Robert Gliński zrobił wspaniały film. Były to pieniądze od prywatnych sponsorów. No, ja rozumiem, że tutaj powinna być pani najbardziej kompetentna. Ja rzucę nazwiskami. Barbara Piasecka-Johnson, pani dużo o niej pisze. Czy to są ci sponsorzy, o których by nam chodziło? Ja myślę, że ja nie wiem, co Barbara Piasecka-Johnson czy na kulturę daje. Przez naszą fundację niczego, nic nie przeszło. Natomiast na pewno FIBAK, popierając prasę, finansując prasę, zarabiając na prasie, bo przecież zarabianie na czymś takim jest również, jeżeli to jest skuteczne. Ja oczywiście nie znam jego gazet, ale wydaje mi się, na pewno jest tam też część poświęcona kulturze, a więc żyją ludzie z tego i tak dalej. Czy to jest promocja? Ja nie wiem, ale chyba tak należy powiedzieć, że jeżeli ktoś wydaje takie pismo, to chyba tak. Dużo jest ludzi, którzy dają pieniądze nie tak wapszcze, na przykład na fundację, bo to nikomu się nie chce, bo to co ta Cywińska z tym zrobi, nie wiadomo na co da. Natomiast dużo jest takich ludzi, którzy mają ochotę i sprawia im radość, że dają pieniądze na jakiś konkretny cel. Konkretne pytanie. Pani minister była widziana w lapidarium we wtorek. Co tam pani robiła? Ja dzięki tutaj obecnemu panu redaktorowi, który zorganizował to jako radny, a nie jako redaktor telewizji, zostałam zaproszona do jury Festiwalu Teatrów Ogródkowych. I już drugi rok tę czynność wykonuję z większą lub mniejszą radością, z większą lub mniejszą satysfakcją, ale na pewno jest to interesujące doświadczenie. Także siedzę tam na kolejnym etacie. Dziękuję. Pani minister, Polska znajduje się w kryzysie. Czy jako wiceprezes ministerialnej fundacji, jako prezes fundacji, próbowała pani uzyskać celową pomoc z Zachodu, od jakichś innych krajów? Ja jestem członkiem takiej bardzo poważnej organizacji, nazywa się to European Cooperation Fund. Mieści się to w Brukseli. I opiekuje się, strzeże funduszy na tego rodzaju programy jak Tempus, jak program szkolenia parlamentarzystów i tak dalej. Jestem tam jedynym z Polski, a drugim z części, naszej części Europy przedstawicielem, reszta są wszystko ludzie z Zachodu. Drugim przedstawicielem z naszej części Europy jest książę Czarnogórski, doradca Havla. I w związku z tym, że tam tylko to dotyczy edukacji, postanowiłam przewalczyć jeden z naszych programów, własny program fundacji, głośny dosyć w tej chwili w Polsce, a mianowicie Małe Ojczyzny, Tradycja dla przyszłości, sprzedać im i zaproponować, żeby oni sfinansowali również kulturę poprzez realizując ten program.
kulturę w całej naszej części Europy. I wydaje się, mówię wydaje się, bo jeszcze nie zostało powiedziane ostatnie słowo, że taki fundusz powstanie. Jeżeli by się to udało, to sądzę, że byłby to wielki sukces, dlatego że udałoby się chyba wtedy namówić Brukselę, żeby zrezygnowała ze swoich apanaży i luksusowych hoteli i żeby centrum tego Walczymy o to znalazło się w Sejnach, w Fundacji Pogranicze, które już tego rodzaju działalność jak gdyby robi. Tam są tacy bardzo sympatyczni młodzi ludzie, którzy organizują na granicy między Litwą, Białorusią, Polską a Ukrainą takie akcje, które są wołaniem o tolerancję, o miłość wzajemną, o zrozumienie tych narodów, co jest bardzo potrzebne, szczególnie na granicy polsko-litewskiej. To wszystko ładnie brzmi, ale co to znaczy konkretnie? To znaczy, w jakie to się może działania instytucjonalne lub artystyczne przerodzić? Co dzięki temu konkretnego można by... Dzięki temu Małe Ojczyzny Tradycja dla Przyszłości to jest taki nasz program najważniejszy fundacji obok innych pięciu związanych z kulturą wysoką. Ten program dotyczy po prostu samorządności i upiększania, dbania o własną architekturę, o własną tradycję i tak dalej. Pani zdemaskowała jako radnego, jak słyszę samorządność, odbezpieczam rewolwer, nic nie rozumiem. Co to znaczy konkretnie w postaci, nie wiem, muzeum, teatru, choćby ogródkowego, Ja myślę, że po 45 latach, życia w socjalizmie mamy dosyć takiego zgleitszachtowania, takich samych szarych domów, takich samych ubrań i tak dalej, i tak dalej. Wprawdzie ubieramy się w takie same dżinsy znowuż, ale to jak gdyby co innego z własnej woli. Natomiast chodzi nam o to, żeby stworzyć taką atmosferę i taką konkurencję między poszczególnymi regionami, gminami, nie wiem, wsiami czy dużymi regionami, które czują się inne i żeby z tej inności być dumnym, żebyśmy cywilizacyjnie byli do siebie wszyscy zbliżeni, natomiast kulturowo, żebyśmy się od siebie bardzo różnili. Nadal niewiele rozumiem. Telefon. Ja mam do pani takie pytanie. Ja wiem, że akurat nie leży w pani kompetencjach, ale pytanie jest dość interesujące chyba dla każdego, kto się zajmuje jakoś tą kulturą. Otóż pytanie jest takie, bo z tego, co mi wiadomo, tylko pani fundację, przeprowadzając pieniądze przez fundację, którą pani kieruje, można stosować takie odpisy podatkowe. Natomiast czy istnieje szansa, żeby mogły powstawać również inne fundacje z takimi preferencjami? Nie ma takiej możliwości, dlatego że to, co powiedziałam, a mianowicie ta opieka ministra finansów pozwala na to, że dostaliśmy ten przywilej, dlatego że ta opieka ministra finansów strzeże jak gdyby przed wydawaniem tych pieniędzy na przykład na orkiestrę szwagra lub szwagierki, prawda? Za każdym razem tego rodzaju odpisy powodują, że państwo traci na tym, czyli podatki nie są odprowadzane do państwa, tylko bezpośrednio do jakiejś orkiestry, na jakiś cel kulturalny. W związku z tym musi to być cel autentycznie godny i taki, którego kultura narodowa, który wspomaga kulturę narodową. A więc nie może każdy dostać takiego przywileju w tej chwili, w tej sytuacji kraju oczywiście, dlatego że byłoby to, mogłoby to być skrzywdą dla państwa. I kolejny telewid się do nas dodzwonił, bardzo proszę. Mam pytanie do pani minister w imieniu pana Boga. Czy może się pani jeszcze odpierdolić od tej kultury? No wie pan co, oczywiście, że mogłabym, ale tymczasem jeszcze ciągle nie mam ochoty. Pani minister, a czy mogłaby pani kogoś wezwać na pomoc w takim razie, żeby tak na panią nie krzyczano? Co to jest Europejska Fundacja Kultury? Czy ja mam na pomoc? Aha, bo to było w imieniu pana Boga. No to było w imieniu pana Boga. Aha. Czy na przykład można by wezwać Europejską Fundację Kultury? Nie, pytam już konkretnie. Istnieje coś takiego jak Europejska Fundacja Kultury. Tak. Czy ona mogłaby nam na przykład pomóc, nie wiem, Teatr Narodowy odbudować? Nie, dlatego że Europejska Fundacja Kultury to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Powstała w Holandii, w Amsterdamie ma swoją siedzibę i utrzymuje się z różnych tam gier hazardowych,
Są to duże pieniądze podobno, ale w związku z tym, że jest ona europejska, to jednak z hazardu, z przegranych pieniędzy przez Holendrów trudno utrzymać jest całą kulturę europejską. Myśmy jako jedni z pierwszych, chyba jako pierwsi w Europie, naszej części Europy, stworzyli filię tej fundacji, ale muszę powiedzieć uczciwie, na początku prezesem był pan Błoński, ja byłam jednym z członków założycieli, teraz prezesem jest profesor Jacek Woźniakowski, natomiast mnie się wydaje, że nie mamy dużych szans, żeby wyciągnąć stamtąd ogromne pieniądze. Rozumiem, nie są to w każdym razie nazwiska zawodowych graczy. Kolejne pytanie. Ale błagam już teraz bez takich słów. Wojnowski z Warszawy mówię. Serdeczna prośba. Proszę nieco pewne programy w jakiś sposób odsiewać lepsze od gorszych, które są puszczane w telewizji polskiej, bo jest taki program Zulu Gula. Jeżeli ja zobaczę ten program, uważam, że to jest bezsensowny. Moi przyjaciele mają podobną opinię. Coś bezsensownego, bez sensu i po cóż pieniądze, po co to puszczać, któż to ogląda? Dziękuję bardzo za pytanie, ale ono nie odnosi się do mnie, bo ja nie mam nic, żadnego wpływu na program telewizji publicznej. Także wie pan co, ja się z panem zgadzam, że jest dużo programów niedobrych, ale nie mam na to żadnego, absolutnie żadnego wpływu. My jako telewizja również nie publiczna, a prywatna nie mamy na to żadnego wpływu. Parę konkretnych pytań. Co będzie z zachętą? W swojej książce pisze pani, że ma pani kłopoty ze swoją chyba przyjaciółką Barbarą Majewską. Minister Góral po 3 latach w końcu panią Majewską z zachęty odwołał. Co pani sądzi o tej degradacji i sytuacji w zachęcie? Ja, z tego co wiem, pani Majska po prostu przeszła na emeryturę. Natomiast będzie w tej chwili rozpisany konkurs i mam nadzieję, że będzie ten konkurs uwieńczony jakimś bardzo dużym sukcesem i wspaniały fachowiec stanie na czele zachęty. To jest niebywale ważne. A ma pani jakiś typ? Wie pan co, że nie bardzo się szczęśliwie, nie muszę się tym już teraz interesować, nie musi mnie to tak boleć, natomiast bardzo bym chciała, żeby zachęta jako jedyna galeria rządowa, jako jedyna państwowa galeria była no, szczególnym miejscem, które no, do którego mają wszyscy pretensje i która by na te pretensje odpowiedziała. Dziękuję. Pytanie. Nazwisko moje Jagoda Jędrychowska. Chciałabym zapytać panią i poprosić, by pani zechciała powiedzieć, na jakie konkretnie sprawy teatralne, literackie czy filmowe fundacja dała pieniądze przez te 2 lata? Nie mogę pani powiedzieć bardzo szeroko, bo bym musiała do końca wymieniać tylko te rzeczy, ale powiem pani, bo przyniosłam na umyślnie materiały, bo spodziewałam się tego pytania, że w pierwszym roku, czyli w 92, kiedy żeśmy dawali, daliśmy 120, sfinansowaliśmy 120 tego rodzaju inicjatyw kulturalnych, 140, było to około 10% wniosków, które wpłynęły. Natomiast w tym roku już przez 2 promocje, marcową przez dwie promocje, daliśmy już 120 wniosków, żeśmy zrealizowali i jest to, zmieniliśmy trochę metodę, dajemy mniejsze sumy, nie takie duże i wobec tego realizujemy więcej, odpowiadamy na większą ilość zapotrzebowań. Przepraszam, od czyjej to zależy woli? Wyłącznie pani i pana Staraczewskiego? Nie, jest duża bardzo komisja składająca się z 12 osób, która decyduje o tym. I jeszcze, żeby pani odpowiedzieć do końca, to powiem, że są to wnioski, są to najróżniejsze rzeczy, bo są to programy stypendialne, są to wielkie wydatki, takie jak pomoc na przykład nie wiem, Wratislawia Kantans czy Warszawskiej Jesieni i są to maleńkie 10-milionowe na przykład pomoce, nie wiem, na przykład Koszelówce, to jest galeria wiejska na przykład. Także jest wszystkie dziedziny sztuki, również edukacja kulturalna, również czasopisma, również wydawnictwa, jak gdyby bardzo szeroki wachlarz i bardzo różne potrzeby. Kolejne pytanie. Dobry wieczór. Mam do pani takie pytanie. Z uwagi na to, że pani patronuje w lapidarium, tym różnym przedstawieniom teatralnym, czy nie można byłoby czegoś takiego zrobić jak przedstawienia na przykład tutaj w NDW, gdzie państwo jako powiedzmy szanowne jury mogłyby na przykład jakieś swoje uwagi co do
jakiś, no powiedzmy, jakąś konkretna ocena specjalistów, na przykład jeżeli chodzi o wystawianie sztuk, które są napisane przez młodych ludzi, a które są, nie są znane szerszej widowni. Czy mogłaby Pani na ten temat się wypowiedzieć? Rozumiem, że chodzi Panu o to po prostu, żeby młodzi dramaturdzy mieli swoją scenę, na której mogliby debiutować. Ja sądzę, że takich miejsc jest wiele w Polsce, bo w Polsce jest bardzo dużo teatrów i są takie teatry jak na przykład Wrocławski Teatr Pani Wernio. Teatr to jest, ona jest recyfitem, dyrektorem, to jest teatr na Rzeźniczej, który w ogóle poświęcił się cały debiutom. W tym roku poświęcił swoją całą działalność debiutom. Ja myślę, że każdy z dyrektorów chętnie dobry debiut wystawi, w związku z tym, że jest niestety bardzo mało sztuk w tej chwili pisanych. Mówię o dobrych debiutach, dlatego że oczywiście zły debiut szkodzi i teatrowi, i autorowi. Natomiast w teatrze ogródkowym to trudno, dlatego że teatr ogródkowy jest nam proponowany. My tutaj nie lansujemy jeszcze. Może na przyszły rok, jeżeli Bóg da i dzielnica się wzbogaci, to bardzo możliwe, że będziemy mieć tyle pieniędzy, że będziemy mogli sami proponować, co realizować. No, teatr ogródkowy przede wszystkim jest niezmiernie tani. Każdy teatr instytucjonalny już musiałby być droższy. Stąd pytanie. Mówi się, że od dawna, że ma Pani chrapkę na coś większego. Najpierw mówiło się, że obejmie Pani Teatr Polski. Potem, że to będzie razem z Kazimierzem Kucem Teatr na Woli. Potem miała Pani rządzić wszystkimi instytucjami teatralnymi w Pałacu Kultury. Ma Pani jakiś pomysł na bycie dyrektorem teatru w tych ciężkich czasach? Każdy z tych pomysłów, o którym Pan powiedział, ja nie pamiętam o pierwszym, co Pan powiedział, co Pan pierwszego mi... Pierwszy mówiłem, ale mówiło się, że zabierze Pani Teatr Dejmkowi. Nie, to nie była prawda nigdy. Natomiast te oba następne rzeczy, coś za tym się kryje. Z Kucem i z Grzegorzem Warchołem żeśmy rozmyślali nad tym, żeby Teatr na Woli zamienić w takie studio telewizyjne i żeby tam po prostu produkować teatr telewizji. Nie wyszło ze względów na własność ziemi, tam były kłopoty tego rodzaju. Bardzo w to dużo włożyliśmy wysiłku. Uważam, że bardzo szkoda, że to się nie udało tego zrobić. Zaproponowano mi owszem w zeszłym roku, żebym objęła i żeby powstał taki zalążek, taka scena narodowa, żeby powstała w Pałacu Kultury. Zainteresowało mnie to bardzo. Było to ogromnie ambitne przedsięwzięcie i długo się nad tym nie zastanawiałam. Przez tydzień żeśmy z komputerem pracowali z kolegą i zrobiliśmy taki program na to. No ale jak wróciłam z urlopu, to się okazało, że sprawa jest nieaktualna, bo miasto nie oddało Teatru Dramatycznego, nie chciało oddać w tym celu Teatru Dramatycznego lub inne były sprawy, nie wiem jakie, nie chcę wchodzić, które spowodowały, że ta inicjatywa upadła. Ja już chyba ostatnie pytanie, jeszcze jest jeden telefon. To już ostatni telefon, czas powoli się kończy. Dzień dobry. Halo? Dobry. Halo, pani minister. Tak. Niech się pani trzyma. Wszyscy ludzie, którzy cokolwiek robią dla kultury, są półobłąkani i półświęci. I pani też jest półobłąkana i półświęta. Niech się pani nie daje takim ludziom, co to mówią, o opierdalaniu się. Niech się pani trzyma. Niech się pani nie da odskrobać od kultury, bo jest pani bardzo potrzebna. I niech pani nie zapomina o tym, że jeszcze jest pani wielką artystką. Zrób pani jeszcze coś swojego. Bardzo serdecznie panią ściskam. Już pana zapraszam do następnej współpracy, artystycznej. Rozumiem. Proszę Państwa, dziękujemy. Widzę, że pani minister, pani prezes, a przede wszystkim wiele, a Państwa wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.